To jest typowe zdjęcie lajkarza tak zwanego, jak to się mówi, czyli ulicznego lajkarza, czyli pana Springera, który był wspólnikiem dziadka. Dziadek był równy gość, bardzo uczciwy był, bardzo towarzyski był, nikomu nic nie odmówił. Nawet, że tak powiem, ostatnie 100 złotych pożyczył. No, Ryszard Langer. Zbigniew Langer. Wnukowie Bolesława Langera. Synowie. Bolesława Leopolda Langera, fotografa. Tak? Tak. Takie zdjęcie charakteryzowało się tym, że ono było robione w ruchu, bez ustawiania się, pozowania. Przedtem nie było. Trzeba było stanąć jak posąg, jak kamień wryty i wtedy nie mrugnąć okiem ani niczym i wtedy zdjęcie dopiero było zrobione dobre. To jest aparat niby Leica, ale nie Leica. To jest aparat, który jeszcze został po dziadku, ale to jest aparat już kupiony po wojnie i on się nazywa Zorka. Rosjanie skopiowali lajkę, bo wygląda to normalnie, aparat jest jak lajka, identyczny, tylko że nie ma wpisane tu lajka, tylko Zorka. I to jest ta różnica. Było parę metod wybierania ludzi. Pierwsze się wybierało ładne dziewczyny. Drugie wybierało się chętnych, czyli pytało się, czy zrobić zdjęcie, czy nie. A trzecia metoda robienia znienacka. Dziadek, no to był gość, no, o, tak powiem, krótko.